Szanowni Państwo, Franciszek Brentano, rozważając strukturę filozofii greckiej, powiedział, że ona rozwijała się w takich kilku etapach. Że najpierw było formułowanie pytań, czyli to byli filozofowie przedplatońscy, potem były wielkie odpowiedzi Platona i Arystotelesa, a potem był okres praktyczny. Wykorzystywanie tych odpowiedzi, jakieś właśnie w praktyce, czyli jeśli chodzi o filozofię, to w etyce. No potem zwykle następowało jak gdyby skupienie się na tej praktyce i zapomnienie owych podstaw, z których ta praktyka wynika, co powodowało pewien sceptycyzm, popadnięcie w coś, co Brentano nazwał mistycyzmem filozoficznym i po prostu sceptycyzm i ów mistycyzm filozoficzny zawsze stanowił pewien kres rozwoju epoki filozoficznej. Proszę Państwa, jest to taki dość zgrabny schemat, ale nie zawsze rzeczywistość historyczno-filozoficzna do niego pasuje. Otóż ów okres praktyczny, który rozpoczął się po właśnie wielkich dokonaniach Platona i Arystotelesa, właściwie na starcie zrezygnował z ich osiągnięć. Na starcie u podstaw zaproponowano właściwie powrót do filozofii przedplatońskiej, do prostych rozwiązań, czy metafizycznych, czy metodologicznych. Proszę Państwa, na tę filozofię praktyczną filozofii greckiej składają się najczęściej wymieniane trzy szkoły. Epikurejczycy, stoicy i sceptycy. I teraz będę chciał w kolejnych wykładach te trzy szkoły omówić. One działały mniej więcej w tym samym czasie, ale chronologicznie pierwsi byli epikurejczycy. W związku z tym omówię krótko nauczanie Epikura, krytykę epikureizmu. Epikureizm rzymski, bo właściwie najwięcej o nauczaniu i Epikura, i w ogóle epikurejczyków wiemy od epikurejków rzymskich. Za każdym razem jako podsumowanie tych poglądów etycznych będzie służył pewien ideał mędrca. W tym wypadku będzie to ideał mędrca epikurejskiego. Epikureizm, nazwa ta pochodzi od imienia twórcy Epikura, który w roku 307 lub 306 kupił w Atenach ogród. Dużo o nim nawet wiemy, o tym ogrodzie i wiemy o tej transakcji. I w tym ogrodzie, mieszczącym się na uboczu Aten, założył szkołę. Szkołę jako pewien klub przyjaciół, wspólnotę przyjaciół. Epikur podobno bardzo dużo pisał, ale z tej ogromnej spuścizny zostały trzy listy i trochę fragmentów. Mianowicie, czego Epikur uczył? Powiada, co to jest filozofia. Otóż filozofia to jest czynność, która przez rozumowanie i refleksję sprowadza szczęście życia. Proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę na tę definicję. I przypomnieć sobie, podział nauki o Arystotelesa. Czyli
cała filozofia dla Epikura właściwie mieściłaby się w filozofii praktycznej. W związku z tym, proszę zobaczyć, tutaj już nie chodzi o poznanie. Nie chodzi o realizację no, tej intelektualnej natury człowieka, no, która przejawia się w jakimś bezinteresownym poszukiwaniu wiedzy, czy w bezinteresownym poszukiwaniu prawdy. Tutaj po prostu filozofia, owszem, to jest rozumowanie i pewna refleksja, ale o określonym celu, o celu etycznym, ma doprowadzić do szczęścia. Czyli widzimy już wyraźne zawężenie i pewne ukierunkowanie filozofii w pewnym określonym celu. I teraz jak ta czynność, która ma dać nam szczęście, ma wyglądać? No, musi nas, jeśli mamy być szczęśliwi, to co odbiera nam szczęście, to są lęki i przesądy. Zresztą lęki rodzą się z przesądów. Czego ludzie się boją? No, ludzie boją się śmierci. Ludzie też boją się bogów. Grecy, już Państwu o tym mówiłem, bali się swoich bogów, dlatego że ci bogowie byli wzajemnie ze sobą skłóceni, więc mając dobre relacje z jednym z bogów, po prostu miało się za wroga jego wroga. W związku z tym właściwie Grek postrzegał swój los jako po prostu wypadkowa kłótni bogów. W związku z tym było czego się bać, jeśli bogowie tak się zachowywali. W związku z tym ten lęk przed bogami mącił spokój życia w Helladzie i Epikur mówi, tego trzeba się wyzwolić. Czyli filozofia ma wyzwolić z tych dwóch lęków oraz ma nas uwolnić także od fałszywego mniemania o cierpieniu i fałszywego mniemania o szczęściu. Czyli jak gdyby filozofia ma nas nauczyć, czym jest cierpienie i czym jest szczęście. I jak się to dzieje? Mianowicie, skoro celem jest etyka i to jeszcze tak określona, to wobec tego to, co stanowi fizykę, czy metafizykę, czy ontologię, czy filozofię pierwszą, oraz to, co stanowi metodologię, czy logikę, musi być podporządkowane temu celowi. W związku z tym fizyka. Fizykę należy tak, czy ontologię, czy filozofię pierwszą, należy tak zbudować, tak chciałoby się powiedzieć, sformatować, żeby po prostu uwalniała nas od owych lęków, o których wspomniałem. Czyli kiedy będzie najlepiej? Jeśli przyjmiemy materializm. I fizyka, ucząc, że istnieje tylko to, co fizyczne, to, co materialne, uwalnia nas od lęku przed śmiercią i od lęku przed bogami, bo uczy, że ani bogów nie ma, ani śmierci nie ma. To znaczy, jak jest śmierć, to nas nie ma, jak my jesteśmy, to nie ma śmierci. W związku z tym po prostu nie ma czego się bać. Natomiast logika uczy odróżniania prawdy od fałszu. I to odróżnianie prawdy od fałszu wspomaga umysł człowieka właśnie w walce z różnymi przesądami, z różnymi absurdami. I właśnie z błędnymi mniemaniami na temat cierpienia i szczęścia. W związku z tym etyka jako droga do szczęścia, uczy, czym jest dobro i czym zło i na czym polega szczęście. Otóż szczęście polega po prostu na doznawaniu przyjemności. Ponieważ jesteśmy zasadniczo ciałami, to wynika z materializmu. Przede wszystkim, jakbyśmy się odwołali do tej definicji Arystotelesa, to tutaj ten człowieka
jednak bylibyśmy tutaj zwierzętami. I wobec tego szczęście polega na doznawaniu przyjemności. Ale Epikur zwraca uwagę, że właściwie jeśli nic złego nas nie dotyka, jeśli nie cierpimy, to już jest właściwie przyjemne. Że samo życie jest po prostu przyjemne. W związku z tym, jak uda nam się uniknąć bólu i cierpienia, to już jest okej. To już jest podstawa do tego szczęśliwego życia. Dlatego, że nieszczęście polega na przykrościach i cierpieniu. Dlatego, Epikur mówi, życie jest sztuką wybierania. Wybierania przyjemności, wybierania takich działań, żeby uniknąć cierpienia, wybierania trudu, który jest pewnym dyskomfortem, ale tylko wtedy, gdy po prostu to się opłaci, gdy zysk w postaci przyjemności, jakiejś właśnie uciechy, zrekompensuje nam w dwójnasób dyskomfort płynący z podjęcia trudu. W związku z tym właśnie życie to sztuka wybierania. Przy czym, zobaczą Państwo za chwilę, Epikur tutaj radzi dość dużo takiego, nazwijmy to, umiarkowania. Dlatego, że mówi tak, są następujące rodzaje przyjemności. Samo życie jest przyjemne. Po prostu życie, po prostu istnienie jest zwyczajnie fizycznie przyjemne. Epikur mówił coś takiego, co jest oczywiście absolutnie nieprawdziwe w świetle badań psychologów, ale że uważał, że gdyby odciąć człowieka od wszelkich bodźców zewnętrznych, to po prostu odczuwałby człowiek przyjemność z samego istnienia. To, tak jak powiedziałem, jest nieprawda. Gdy się człowieka odłączy od wszelkich bodźców zewnętrznych, to jest po prostu rodzaj tortury. Ale to inna sprawa. To dla Epikura był to tylko przykład. Przykład jak gdyby tego, że samo życie jest przyjemne. Czyli chciałoby się powiedzieć, samo życie jest taką wartością, która powinna nam sprawiać radość. Jeśli się nad tym zastanowimy, to tę radość nam sprawi, bo właśnie filozofia jest ową refleksją. Dalej, druga grupa przyjemności, których możemy czerpać bardzo dużo, to są przyjemności bierne. Na czym one polegają? Że nic nie musimy robić. Że na przykład raduje nas piękno przyrody. Że po prostu cieszymy się wraz z innymi ludźmi z jakiejś tam ich radości. Że jesteśmy w dobrych relacjach z ludźmi, ale w takich relacjach, które późniejsza tradycja nazwała przyjacielskością. Jesteśmy przyjacielscy dla innych, bo chodzi o taką przyjaźń właśnie niezobowiązującą, żeby nie powodowała jakichś trudów. Taka towarzyskość. O. To są przyjemności bierne i jest tego bardzo dużo. To wystarczy po to sięgnąć, nic nie trzeba robić. I trzecia grupa to są przyjemności czynne. To są takie przyjemności, które uzyskujemy, ale przedtem trzeba coś zrobić. Trzeba podjąć jakieś działanie. I tutaj Epikur radzi wielką ostrożność. Właśnie radzi przeprowadzenie tego rachunku, czy po prostu opłaci nam się podejmować trud, żeby tę jakąś przyjemność zdobyć. Co więcej, powinniśmy myśleć, doznając takich przyjemności, o konsekwencjach, że może nastąpić jakiś przesyt, który też jest dyskomfortem. W związku z tym Epikur zaleca tutaj bardzo dużą ostrożność, jeśli chodzi o owe przyjemności czynne. I zwraca uwagę, analizuje trochę te przyjemności czynne. Mówi tak, że w ogóle, żeby takie
przyjemności czynne zadziałały, to przede wszystkim musimy odczuwać potrzebę zaspokojenia jakiejś zachcianki. No po prostu kawa sprawia mi przyjemność, dlatego że lubię kawę. A na przykład, nie wiem, jeśli byłaby tu kola, to raczej nie przepadam za takimi słodkimi napojami. Więc po prostu nikt mnie tak bardzo jakoś tam kolą nie ucieszy. Więc nie mam takiej zachcianki. No a druga sprawa, to nawet jeśli ta zachcianka się pojawi, to po prostu musimy zbadać warunki umożliwiające jej zaspokojenie. Więc jeśli lubię kawę i ona stoi tutaj obok i w każdej chwili mogę się jej napić i jest to dla mnie przyjemne, to po prostu jest, okej. Okay. Ale gdyby, nie wiem, teraz nagle trzeba było przerwać to nagranie, iść, robić, szukać, to po prostu nie wiadomo, czy się to opłaci. Bo te nasze potrzeby dzielą się właściwie na trzy grupy. Mianowicie, są takie potrzeby naturalne i konieczne. No i te, żeby żyć, musimy zaspokoić. I jakie to są potrzeby naturalne i konieczne? Potrzeba właśnie jedzenia, potrzeba picia, snu. No i wiadomo, żeby żyć, musimy pić, musimy jeść, musimy się wyspać. Te potrzeby muszą być zaspokojone. Druga grupa to są potrzeby naturalne i niekonieczne. Na przykład potrzeba jedzenia jest potrzebą naturalną. Ale na przykład jak mamy ochotę, na śledzie. Ten apetyt na śledzie jest właśnie niekonieczny. Jeśli tych śledzi nie ma, można zjeść cokolwiek innego i też będzie dobrze i też się z głodu nie umrze. W związku z tym te potrzeby naturalne i niekonieczne, Epikur mówi, od czasu do czasu można zaspokoić. Jak po prostu mamy ochotę na śledzie i one są jakoś pod ręką, to po prostu możemy sobie taką przyjemność zafundować. Natomiast trzecia grupa to są potrzeby nienaturalne i niekonieczne. To jest na przykład, Epikur dawał przykład triumfu olimpijskiego, wieńca olimpijskiego. Dzisiaj możemy powiedzieć medal, prawda? Z okazji różnych świąt nadaje się medale. I to po prostu fajnie mieć takie medale, a szczególnie jak ma się ich tak dużo, to można brzęczeć tymi medalami i w ogóle wszyscy podziwiają. Epikurejczycy takie pragnienie uważają za nienaturalne i niekonieczne i w ogóle powinno się z nich rezygnować. Czyli proszę zobaczyć, to samo ograniczenie tutaj, mimo że jest to taki hedonizm, stanowi pewien charakterystyczny rys tej filozofii i na pewno odróżnia epikurejczyków od hedonistów Arystypa, o których także Państwu mówiłem. I rady są takie. Już one wynikały z tego, co mówiłem. Należy maksymalnie korzystać z przyjemności biernych. A przyjemności czynne traktować ostrożnie. W związku z tym to, co jest potrzebne do przyjemnego życia, to po prostu opanowanie. Cnota opanowania zwyczajnie, po arystotelesowsku mówiąc, umiarkowanie. Z tym tylko, że oczywiście zwraca się uwagę, że to umiarkowanie w ujęciu Epikura było środkiem do właśnie szczęśliwego życia,
Natomiast no, u Arystotelesa no, ta cnota umiarkowania była bardziej taką wartością samą w sobie. Proszę Państwa, tak jak powiedziałem, te trzy szkoły filozofii praktycznej, nazywane niekiedy właśnie grecką filozofią życia, czyli epikurejczycy, stoicy i sceptycy, działali mniej więcej w tym samym czasie, trochę się zwalczali i w związku z tym krytyka epikureizmu pochodziła właśnie ze strony sceptyków i ze strony stoików. Sceptycy no, bardziej podchodzili krytycznie do tych filozoficznych podstaw nauczania epikurejczyków, czyli po prostu do atomizmu Demokryta. Mówili, że ten atomizm i wiara w to, że istnieją atomy, no przeczy takiemu zdrowemu rozsądkowi, że jednak my wszyscy postrzegamy materię jako ciągłą, a nie jako pokawałkowaną na atomy. I w związku z tym, no, jeśli taka jest niepewna podstawa tej filozofii praktycznej, no to po prostu wypływające z atomizmu wnioski także są podejrzane, czy przynajmniej słabe. Natomiast stoicy krytykowali wprost te wnioski. Mianowicie mówię tak, no jeśli się przyjmuje atomizm i mechanikę atomistyczną, która jest ściśle deterministyczna, no to nie może być mowy o istnieniu wolnej woli. Nie ma żadnego sensu ta etyka, która zakłada możliwość wybierania, no bo nie ma żadnego wybierania. Wszystko jest determinowane, wszystko jest ściśle określone i zdecydowane ruchem atomów. Ktoś, kto na początku poruszył te atomy, właściwie zdecydował o całych dziejach świata. W związku z tym nie ma możliwości no, wybierania tego czy tamtego. W związku z tym cała etyka epikurejczyków traci sens. Proszę Państwa, później po pojawieniu się chrześcijaństwa także dość ostra krytyka epikureizmu przyszła ze strony chrześcijaństwa. To niekiedy wywołuje zdziwienie, a nawet wywołuje żal, że chrześcijaństwo związało się bardziej z inną szkołą filozofii praktycznej, mianowicie ze stoicyzmem. Tymczasem no, Ewangelii bliższy byłby epikureizm ze względu właśnie na głoszenie pogody życia, pewnej radości życia. No ale jednak chrześcijanie no, radykalnie przeciwstawiali się epikureizmowi, natomiast w stoicyzmie widzieli pewne pozytywne elementy. Dlaczego? Otóż przede wszystkim chrześcijanie krytykowali egoizm. W epikureizmie jednak widzieli ogromną dawkę tego egoizmu. Cała ta etyka była to etyka indywidualna i skupiona na indywidualnej, mojej własnej przyjemności. Co więcej, zwracali uwagę, że z punktu widzenia kultu tej przyjemności, z punktu widzenia tego hedonizmu, wiele rzeczy, które są dla ludzi ważne, no na przykład posiadanie rodziny, posiadanie potomstwa, ale także posiadanie przyjaciół, no takich prawdziwych przyjaciół, to znaczy, no, na których możemy liczyć w przysłowiowej biedzie. Oczywiście, że to jest wtedy tak, że i oni też mogą liczyć na nas w owej biedzie. No ale takich więzi społecznych chcemy. Niekoniecznie takich no, niezobowiązujących, jak no, to proponował Epikur. No a trzecia sprawa to, że ta etyka to jest no, ściśle elitarna, zwłaszcza, że w późniejszym czasie epikurejczycy się no, przekształcili w taką właśnie dość hermetyczną sektę i no, tutaj po prostu zwracano uwagę, że na ten epikurejski sposób życia mogą sobie pozwolić tylko nieliczni. To nie jest etyka, którą mogłaby realizować większość ludzi.
Czyli dla większości to epikurejskie szczęście jest po prostu niedostępnym luksusem. Proszę Państwa, tak jak już wspomniałem, szkoła epikurejska czy dzieje epikureizmu trwały bardzo długo. Szkoła istniała w Grecji, po podboju Grecji przez Rzymian przeszła do Rzymu i właściwie dysponujemy takim pomnikiem czy ogromnym wykładem epikureizmu po łacinie właśnie w dziele epikurejczyka rzymskiego Lukrecjusza, który nosi tytuł O naturze rzeczy, czy O naturze wszechrzeczy, De natura rerum. Ten Lukrecjusz był rzymskim poetą i filozofem z okresu republikańskiego, czyli jeszcze sprzed cesarstwa. No i pisał bardzo dużo. No i mamy część tych jego pism zebranych właśnie w tym takim, no, niedokończonym, ale ogromnym traktacie, czy poemacie liczącym 7,5 tysiąca wersetów, właśnie De Natura Rerum, czyli o naturze wszechrzeczy albo o rzeczywistości. I tak jak powiedziałem, jest tam zawarty wykład filozofii Epikura, stąd zresztą dość dobrze to znamy. I także tam znajdujemy pewien ideał mędrca epikurejskiego. Ideał mędrca jest za każdym razem w każdej z tych szkół filozofii greckiej, no, czymś takim, w czym jak w soczewce skupiają się najważniejsze elementy tej etyki. Więc mędrzec epikurejski, proszę Państwa, jest podobny do bogów, bo po pierwsze nie obchodzą go prawa. Prawa są spisane dla złych. Co więcej, nie ma za bardzo nawet okazji do przestrzegania tego prawa czy stosowania tego prawa, dlatego że trzyma się z daleka od życia publicznego. Żyje na uboczu. I ma prawdziwych przyjaciół, takich samych filozofów jak on. No i no właśnie, żyje z nimi w przyjaźni. To już od Arystotelesa wiemy, że przyjaźń przekracza sprawiedliwość, w związku z tym bardziej nie jest potrzebne prawo. Nie jest to prawo potrzebne dla epikurejczyka także dlatego, że ma własny rozum. I po prostu ten rozum jest dla niego przewodnikiem. I jeśli tak żyje, to po prostu życie jest po prostu radością. I Epikur mówi, życie jest piękne i dobre, trzeba tylko umieć żyć. Czyli życie jest pewną sztuką, no i jak żeśmy już się o tym dowiedzieli, sztuką po prostu wybierania. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejny wykład. Thank you.